Cześć, witam z Kasmartesy. Dziś chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera DVB T2. Tym razem będzie to tuner Edition Pink T2C. Jak może pamiętacie, na kanale mieliśmy okazję sprawdzić sobie kilka już tunerów tego producenta. Natomiast były to tunery z serii Pico. Dzisiaj pierwszy tuner właśnie z serii Pink, dlatego też zapraszam do recenzji. Na początek, jak zwykle, zapoznajmy się z zawartością opakowania. Czyli mamy instrukcję obsługi. Teraz zobaczymy, jak wygląda sam tuner. Jak widzicie, wszystko jest tutaj zabezpieczone jeszcze foliami. No, pod względem designu bardzo ciekawa konstrukcja. Myślę, że chyba jedna z najciekawszych, jeżeli chodzi o tego producenta. Teraz zobaczmy, co jeszcze znajdziemy w zestawie. W zestawie pilot zdalnego sterowania. I już widzę, że jest to kolejny pilot, kolejna konstrukcja pilota, jaką nam Edition daje ze swoimi tunerami. Bardzo duży pilot, za chwileczkę dokładnie też się z nim zapoznamy. W zestawie oczywiście zasilacz, ponieważ tuner ma zasilacz zewnętrzny. No i baterie do pilota. To jest cała zawartość zestawu. To teraz zapoznajmy się z budową, wykonaniem tego tunera. Zobaczcie, prezentuje się już na pierwszy rzut oka bardzo dobrze. Metalowa odbudowa od góry, od spodu również. Tworzywo sztuczne po bokach i na froncie. Dużo otworów wentylacyjnych, zauważcie, od góry tunera, od spodu, po bokach, czyli będzie świetne chłodzenie, co pozwoli oczywiście na znacznie dłuższą i wydajną pracę tego urządzenia. Teraz jeżeli chodzi o front tego tunera, mamy tutaj wyświetlacz, w tym momencie go jeszcze nie widzimy. No i mamy bardzo tutaj ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o sterowanie tym tunerem, ponieważ mamy taki joystick sterujący, na którym mamy zmianę kanałów, regulację też dźwięku, przycisk do wejścia do menu, zatwierdzanie funkcji, przycisk power, czyli możemy w pełni obsługiwać tuner bez konieczności używania pilota, więc całkiem niezłe rozwiązanie. Teraz zobaczmy na boczne krawędzie. No i na tej lewej krawędzi wejście RS-232, prawdopodobnie jakieś wejście serwisowe, wyjście na pilota zdalnego sterowania, wyjście na czujnik zewnętrzny pilota zdalnego sterowania, czyli jeżeli byśmy chcieli schować ten tuner gdzieś za telewizorem, to możemy sobie wyprowadzić taki czujnik pilota na zewnątrz, no i wówczas sterować tym tunerem. Niestety takiego czujnika w zestawie nie ma, więc będziemy musieli go sobie osobno dokupić. Jest on dostępny na stronie właśnie marki Edition. Zauważcie, mamy aż dwa złącza USB, czyli będziemy mogli podłączyć na przykład dwa pendrive, dwa dyski zewnętrzne lub też jakiś dysk zewnętrzny, na przykład kartę Wi-Fi, kartę sieciową. Tak więc też świetnie się to prezentuje. Od spodu nóżki tutaj takie miękkie, nie rysujące powierzchni. No i pozostałe złącza oczywiście na tylnej krawędzi tunera. Wejście zasilania, wejście ethernetowe, ale tutaj prawdopodobnie tylko do celów serwisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjście z kart, wyjście HDMI, cyfrowe wyjście dźwięku SPDIF oraz wejście antenowe. Tak naprawdę mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. No i jak widzicie, świetna konstrukcja, bardzo dobrze też prezentująca się pod względem design. Teraz przejdźmy do pilota zdalnego sterowania. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z największych pilotów zdalnego sterowania w tunerach DVB T2, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Konstrukcja bardzo duża, zasilana z dwóch baterii 3xA. Dobrze całkiem leży w dłoni, natomiast no, obsługa górnych funkcji i dolnych wymaga, że musimy tutaj oczywiście przesuwać rękę po pilocie. Jeżeli chodzi o funkcję i wykonanie tego pilota, przyciski są podgumowane, no i można powiedzieć, że praktycznie nie klikają, mają taki dość głęboki skok wyczuwalny, powinno się dobrze z niego korzystać. Na pewno dużym plusem jest blok przycisków programowalnych. Zauważcie, mamy tutaj, jak widzicie, 5 tych przycisków, czyli regulacja dźwięku, przycisk power, wybór źródła sygnału, no i przycisk jeszcze back. Będziemy oczywiście mogli sobie dowolnie te przyciski zaprogramować. Jeżeli chodzi o pozostałe przyciski na pilocie, to mamy w tym miejscu blok przycisków funkcyjnych, następnie ten joystick sterujący, przycisk menu,
Info, EPG oraz Exit, czyli te najważniejsze przyciski zostały tutaj umieszczone wokół tego joysticka, wyszczególnione na kolor biały. To jest na pewno na plus. Funkcja PVR również w kolorze białym. No i cóż, regulacja dźwięku na tych podłużnych przyciskach, natomiast tutaj zmiana kanałów niekoniecznie będzie na tym przycisku, ponieważ mamy tutaj przycisk do zmiany stron. Zobaczymy, czy będziemy też mogli nim zmieniać sobie kanały. To Wam oczywiście sprawdzę i powiem Wam o tym w dalszej części recenzji. Przyciski multimedialne, no i blok przycisków numerycznych. Tyle odnośnie budowy wykonania tunera oraz jego pilota. Teraz sobie go już podłączmy do telewizora, no i zapoznajmy się z jego menu, funkcjami oraz działaniem. Ok, tuner mamy już tradycyjnie podłączony do telewizora. Jak widzicie, na pierwszym ekranie mamy wybór języka, więc wybieramy sobie Polskę. No i teraz do wyboru, czy chcemy zainstalować kanały telewizji naziemnej DVB-T2, czy też kanały telewizji kablowej DVB-C. My oczywiście będziemy testować dzisiaj sobie telewizję naziemną, więc wybieramy DVB-T2. Na tym pierwszym oknie, jak możecie zauważyć, mamy od razu wybrany region Polska. Zasilanie anteny, możemy go włączyć, wyłączyć. No i możemy też włączyć w tym miejscu funkcję LCN, więc może sobie ją włączmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyszukanie kanałów ręczne lub też automatyczne. Czyli już na pierwszym ekranie możemy wyszukiwać zarówno ręcznie, jak też automatycznie. My skorzystamy z wyszukiwania automatycznego. I teraz jeszcze do wyboru tryb skanowania. Kanały wszystkie, czyli bezpłatne i zakodowane, więc my pozostajemy przy kanałach bezpłatnych. Klikamy OK, no i rozpoczyna nam się wyszukiwanie kanałów. Tutaj już dość klasycznie, czyli kanały telewizyjne oraz kanały radiowe. Chwilę to będzie pewno trwało, więc ja sobie te kanały jak zwykle wyszukam i już za chwileczkę do Was wracam. No dobrze, jak widzicie, kanały nam się już wyszukały. No i teraz, jak możecie zobaczyć na liście kanałów, pomimo że wybraliśmy funkcję LCN, to jak się okazuje, one tutaj są ustawione według jakichś multiplexów, więc nie według tej kolejności, jakiej mogliśmy oczekiwać. Ponieważ kanały nie ułożyły nam się poprawnie przy włączonej funkcji LCN, to przywróciłem tuner do ustawień fabrycznych i jeszcze raz wyszukałem kanały, tym razem z wyłączoną funkcją LCN. I teraz zobaczcie, jaki jest efekt tego wyszukiwania. Jak widzicie, kanały w tym momencie są ustawione poprawnie, czyli według kolejności LCN, takiej, jakiej oczekiwaliśmy za pierwszym razem. Więc pamiętajcie, żeby przy tym pierwszym wyszukiwaniu kanałów nie zaznaczać opcji LCN jako włączonej. Ok. Teraz sobie sprawdźmy działanie tego tunera. Zobaczmy, czy wszystkie kanały zostały poprawnie wyszukane. No i teraz tak, jeżeli chodzi o kanały z multiplexu 8, to jak widzicie, są poprawnie wyszukane i zapisane na liście kanałów. Teraz zobaczmy kanały kodowane tym nowym standardzie DVB-T2. Są to w tym przypadku kanały od numeru 39 do numeru 45. I jak widzicie, zarówno kanał wydarzenia 24, jak też kanały z multiplexu testowego w nowym standardzie wyszukały się poprawnie. To teraz może zobaczmy, czy rzeczywiście te kanały nam dobrze działają. Ja jeszcze sobie włączę dźwięk. Jak widzicie, kanał działa poprawnie, mamy obraz, dźwięk. Więc może sobie teraz zobaczmy na pozostałych kanałach. Przy okazji sprawdzimy sobie, jak tuner szybko reaguje na zmianę kanałów. Nie wiem, czy tutaj widzicie dobrze, jak zmieniam kanał, czyli przyciskam przycisk. No i tutaj około sekundy trwa ta zmiana kanałów, więc wydaje mi się, że ten czas jest jak najbardziej akceptowalny. Natomiast nie jest to oczywiście jakiś najszybszy tuner, z jakim miałem do tej pory do czynienia. Ok, wiemy już, że tuner Edition Pink T2 dobrze radzi sobie z wyszukiwaniem wszystkich kanałów, zarówno z tych obecnie dostępnych multiplexów, jak też kanałów nadawanych w nowym systemie. Teraz może sobie jeszcze na chwilę pozostajmy przy tej liście kanałów, którą tutaj widzicie, ponieważ podobnie jak w przypadku innych tunerów marki Edition, mamy do wyboru kilka list kanału. Przycisk biały na pilocie, tutaj opisany jako help, pozwala nam ustawić listę podwójną,
listę potrójną, która jest bardzo wygodna, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie kanałami, lub też mamy czwartą listę, która jest podzielona na tutaj dwie części, czyli mamy listę kanałów oraz mamy kategorie. Wszystkie kanały, kanały ulubione, kanały startowane od A do Z według dostawców, same kanały HD lub też kanały telewizji naziemnej. Tak więc trzy listy do wyboru i wygląd takiej listy możecie sobie nie tylko zmieniać tutaj za pomocą pilota, ale możecie sobie też zaprogramować w ustawieniach tunera na stałe, która ta lista ma się Wam domyślnie wyświetlać. Tak więc dobrze to wygląda i myślę, że to jest jeden właśnie z atutów tunerów marki Edition. Teraz może zapoznajmy się z działaniem przycisków Info oraz funkcji EPG. No i jak widzicie, pierwsze okno, czyli mamy informację o nazwie kanału, jego numer. Widzimy, co jest nadawane obecnie i w następnej kolejności. Dużo informacji odnośnie daty, godziny, standardu nadawania, rozdzielczości, kodeka, którym jest kodowany dany kanał. Natomiast nadal brakuje mi tutaj niestety tego paska postępu, którego po prostu w tych tunerach Edison jak na chwilę obecną nie ma. Drugie wciśnięcie przycisku Info, jak widzicie, rozwija nam opis kanału i widzimy, co jest nadawane, w jakich godzinach będzie nadawane. Mamy opis programu, natomiast brakuje na pewno takich informacji jak rok produkcji, jak występujący aktorzy i tak dalej, więc takich informacji tutaj niestety nie znajdziemy. Mamy natomiast przycisk czerwony, informacje, na których możemy sprawdzić sobie poziom oraz jakość sygnału. Możemy też sobie sprawdzić współczynnik BER, jeżeli takie informacje byłyby dla Was przydatne. Tyle jeżeli chodzi o funkcję info. Teraz może sobie zobaczmy, jak wygląda EPG w tym tunerze. EPG klasyczne dla marki Edison. To jest to główne, pierwsze EPG, ponieważ nie jest to jedyne EPG w tym tunerze. No i tutaj jak widzicie, mamy listę wszystkich naszych kanałów oraz czytelny program telewizyjny dla poszczególnych kanałów i możemy sobie tutaj taki program przeglądać dla wybranego też dnia tygodnia dla zaznaczonego tutaj kanału. Co jest plusem tego rozwiązania? Mianowicie fakt, że możemy sobie sprawdzić program dla innych kanałów jednocześnie w tle oglądając sobie wybrany kanał, czyli zmiana tutaj podglądu programu dla innych kanałów nie powoduje, że zmienia nam się kanał pod spodem. Teraz przejdźmy do opcji. Zielony przycisk pozwala nam skorzystać z innych wersji EPG, ponieważ jak może zauważyliście, mamy ich aż 4. No i to EPG jest z podglądem tutaj obrazu po prawej stronie, natomiast poniżej widzimy aktualnie, co jest nadawane na danym kanale. Mamy też wszędzie paski postępu, więc to jest też bardzo ciekawa opcja, natomiast widzimy tylko program, który jest obecnie nadawany. Nie widzimy kolejnych pozycji programowych. Jeżeli teraz sobie wybierzemy drugie opcje, drugie EPG, to teraz zobaczcie bardzo podobne EPG, natomiast nie ma na nim tych pasków postępu, więc to jest taka podstawowa różnica. No i teraz może wybierzmy sobie to trzecie EPG i zobaczmy, jak ono wygląda. To jest to EPG takie z telewizorów, z tunerów satelitarnych, gdzie mamy tutaj taką oś czasu. Widzimy oglądany kanał, no i możemy sobie tutaj przeglądać, co będzie nadawane na danym kanale o danej godzinie. Oczywiście klikając na taką pozycję mamy opis tego programu, z tym, że tak jak podobnie jak pod przyciskiem info, bez jakiejś tutaj informacji o aktorach, roku produkcji i tak dalej. Teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj kwestia programowania nagrań. Niech będzie to na przykład 1 z 10. Klikamy zapis, czyli niebieski przycisk i automatycznie ten materiał zostaje zapisany na liście naszych nagrań. Jeżeli chcemy jakiś kolejny program sobie zapisać, niech to będzie Festiwal Kultury, znowu najeżdżamy przycisk niebieski i zostaje to nagranie już dodane do naszej listy timerów. Teraz jeżeli sobie wejdziemy żółtym przyciskiem do timerów, to zobaczcie, na liście mamy zaprogramowane nasze nagrania. No i wiemy, co będzie nagrywane i o jakiej godzinie. Oczywiście każde takie nagranie możemy edytować, przycisk zielony. I jak widać, możemy
sobie zmienić, żeby na przykład zamiast nagrania było tutaj zasilanie włączone, zasilanie wyłączone, odtwarzanie, możemy też zmienić datę rozpoczęcia takiego nagrania, jego czas, czyli to wszystko jest tutaj edytowane i mamy też czas trwania, ponieważ tuner nie podaje nam godziny zakończenia nagrania, tylko czas takiego nagrania. I oczywiście możemy sobie takie nagranie skrócić lub też dowolnie wydłużyć. Po wyjściu z edycji mamy pytanie, czy zapisać zmiany. No i teraz mamy już zapisane nasze nagranie. Tak więc proste programowanie nagrań, jeżeli chodzi o obsługę tego tunera. Ok, teraz sobie może przejdźmy już do menu tego tunera. No i zobaczcie, jak ono wygląda, jeżeli chodzi o układ graficzny. Pierwsza zakładka, czyli instalacja. To Wam już pokazywałem, instalacja kanałów telewizyjnych. Natomiast chciałem Wam jeszcze pokazać tutaj jedną rzecz, jeżeli sobie wejdziemy tutaj na to skanowanie ręczne i sprawdzimy sobie zakres, to dla kanałów w paśmie UHF od kanału 5 możemy sobie kanały przeszukiwać i maksymalnie do kanału 61, czyli wszystkie kanały dostępne w Polsce bez problemu będziecie w stanie na tym tunerze sobie wyszukać. Jeżeli chodzi o telewizję kablową, tutaj również macie do dyspozycji wyszukiwanie ręczne, automatyczne, więc też nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. Jeżeli chodzi teraz o usługi organizacyjne, czyli układanie list kanałów oraz układanie list kanałów ulubionych, to tutaj jest praktycznie podobnie jak w poprzednich modelach. Nieco zmieniła się tutaj grafika. Główne menu z kanałami. Po prawej stronie mamy opcje, czyli wybieramy albo przesłuchamy kanały, układamy na liście, albo blokujemy, usuwamy, zmieniamy ich nazwę lub też pomijamy. My będziemy chcieli sobie tutaj przenieść kanały, powiedzmy te dwa, na pierwszą pozycję. Zaznaczamy kanał, przechodzimy na opcję przesuń i w tym momencie możemy go przesunąć na dowolną pozycję. Jak widzicie, zostaje poprawnie ustawiona numeracja kanału i mamy poprawną nazwę. Jeżeli byśmy chcieli przenieść kilka kanałów równocześnie, to wystarczy, że zobaczcie, zaznaczymy na przykład 5 kanałów, klikamy przesuń i w tym momencie całą tą piątkę jesteśmy w stanie sobie przesunąć do góry. Tak więc bardzo łatwe, szybkie układanie list kanałów, jeżeli chodzi o ten tuner. My sobie tu nie będziemy zapisywać tych zmian. Przejdźmy sobie do układania list kanałów ulubionych. Po lewej stronie mam listę kanałów dostępnych. Po prawej stronie będzie nasza lista kanałów, którą chcemy sobie stworzyć. Teraz jeżeli chodzi o listy ulubionych, to zobaczmy, możemy wybrać aż 32 takie listy, czyli bardzo rozbudowane listy kanałów ulubionych. Możemy sobie tutaj tworzyć te listy w dowolnej konfiguracji. Jak to zrobić? Zaznaczamy kanał, ten pierwszy niech będzie, no i dajemy opcję dodaj, czyli dodajemy go do listy kanałów ulubionych. W ten sam sposób dodajemy sobie kolejne kanały. Jeżeli chcemy dodać więcej kanałów, to podobnie jak przy przesuwaniu, możemy sobie zaznaczyć wybrane kanały tutaj na tej liście. Zobaczcie, nie musimy tego robić pojedynczo. Zaznaczyłem teraz tutaj serię kanałów i to niekoniecznie po kolei. Teraz dajemy dodaj i jak widzicie, pojawiają nam się na naszej liście kanałów. Oczywiście w wyjściu zapisujemy zmiany i mamy już listę kanałów gotową. Ok, tutaj jeszcze stosowanie wszystkich kanałów, więc to sobie pominiemy. Przejdźmy sobie do kolejnej zakładki, zakładki system. I pierwsza opcja to są oczywiście wybór języków, język menu, język nagrywania, drugi język nagrywania, pierwszy język napisu, drugi język napisu. Jak widzicie, jest to bardzo rozbudowane. Również język teletekstu i EPG. Przechodzimy dalej. Aktualizacja oprogramowania. Możemy to zrobić poprzez USB lub też online, jeżeli będziemy mieć podłączoną na przykład jakąś kartę Wi-Fi. Ja tu mam kartę Wi-Fi Edisona, za chwileczkę sobie ją podłączymy. Mamy tutaj też reset do ustawień fabrycznych. Ustawienia timera to są nasze nagrania, to Wam już pokazywałem. Różne ustawienia. Numer listy kanałów, czyli która ta lista ma nam się domyślnie pojawiać, o tym Wam już wspominałem. Możemy włączyć automatyczne napisy na filmach. Ja polecam Wam to domyślnie chyba wyłączyć, jeżeli nie potrzebujecie. Oszczędzanie energii, no i funkcje przypisywane pod te przyciski funkcyjne. Mogą być to funkcje domyślne, natomiast jeżeli sobie teraz wejdziemy do takiego ustawienia, to możemy sobie przypisać tutaj kilka z tych aplikacji, które są w tym tunerze zainstalowane i możemy pod każdy przycisk sobie jakąś tutaj aplikację, z której byśmy chcieli korzystać,
przypisać, więc to jest taka dodatkowa funkcjonalność. Ustawienia AV, czyli standard TV od 576i do 1080 przy 60 Hz. Teraz dalej, jeżeli chodzi o współczynnik z kart, czyli na wyjściu tym analogowym z kart, możemy mieć rozdzielczość 4x3 lub też 16x9. Następnie tryb formatu, domyślnie jest auto, natomiast może być 4x3 skrzynka wiadomości i pan scan. Tutaj są znowu kiepskie tłumaczenia, jeżeli chodzi o ten tuner. SPDIF HDMI, może być dekodowanie AC3, obejście AC3 lub też automatyczne AC3. Audiodeskrypcja włączona, wyłączona. Przejrzystość ekranu, czyli tego OSD, może być maksymalnie 60%. No minimalnie może być 0, czyli bez tej przejrzystości. Limit czasu wyświetlania OSD od 3 sekund do 10 sekund do wyboru. No i teraz przełącznik kanałów, czyli czy ma być zamrożony obraz podczas przełączania, czy też ma być czarny ekran, więc tutaj już sami musicie zdecydować. Ok, sterowanie zamkiem to jest znowu złe przetłumaczenie, natomiast chodzi tutaj o blokadę kanałów pinem, tak żeby na przykład dzieci nie miały dostępu do wybranych kanałów. No i to możecie oczywiście zrealizować właśnie z tego miejsca. Mamy też blokadę menu, czyli możemy też pinem zablokować dostęp do wszystkich funkcji ustawień tunera, tak żeby nam ktoś tutaj tego wszystkiego nie mógł pozmieniać, czyli taki mini tryb hotelowy. Ustawienia czasu i możemy tutaj to robić automatycznie lub też ręcznie. W czasie ręcznym możemy zmienić zarówno tutaj godzinę, jak też datę. To rzadko się zdarza w tunerach, więc to myślę może się niektórym osobom przydać. Automatyczne czuwanie po 3 godzinach i możemy tą funkcję włączyć lub wyłączyć. Nie możemy natomiast zmienić tego czasu automatycznego wyłączenia odbiornika. Zawsze to będzie po 3 godzinach. No i ostatnia opcja, pokaż czas na wyświetlaczu, możemy ją włączyć lub też wyłączyć. Chodzi o ten zegarek tutaj na tunerze. Ostatnia zakładka informacje, gdzie możemy sprawdzić wersję modelu oraz też datę oprogramowania. W tym momencie mamy tutaj soft z 11 stycznia w tym tunerze zainstalowany. Zakładka media i internet. I tutaj mamy oczywiście dostęp już do ustawień sieciowych, więc może sobie podłączymy teraz tą kartę Wi-Fi. Karta została wykryta. No i w tym momencie, jeżeli sobie wejdziemy do ustawień sieci, to będziemy oczywiście mogli sobie wyszukiwać tutaj za pomocą tego czerwonego przycisku, skanować sieci Wi-Fi, no i połączyć się oczywiście z naszym routerem. Ja już to zrobiłem wcześniej, więc jestem już połączony. Mam połączenie internetowe, więc teraz tego nie będę Wam pokazywał. Więc może przejdziemy sobie teraz do zarządzania plikami i nagraniami. Może też podłączmy sobie od razu jakiegoś pendrive'a. Pendrive też został wykryty. No i te wszystkie wyszarzone opcje nam teraz się już podświetliły. Czyli mamy dostęp do naszych nagrań. Akurat na tym pendrive'ie mam tutaj jakieś nagrania z innego tunera, kilka zapisanych. Mamy zarządzanie funkcjami PVR, czyli możemy włączyć funkcję timeshift, zmienić też czas nagrania domyślny, domyślnie jest 2 godziny. No i mamy tutaj opcję nagrywania też uruchomioną. Ok, jeżeli chodzi o zarządzanie wideo, zdjęciami, muzyką, tutaj klasycznie, czyli możemy sobie po prostu przeglądać pendrive'a, dysk zewnętrzny i odtwarzać takie materiały z takiego dysku. I mamy też opcję odłączenia USB bezpiecznego od tunera. Tyle w tej zakładce. Przechodzimy dalej. Tutaj jest zakładka do obsługi jakichś kart warunkowego dostępu. Oczywiście tutaj ten tuner tego nie obsługuje, więc nie do końca wiem, do czego ta funkcja może się przydać. Dlatego przejdźmy sobie nieco dalej do aplikacji. Są tutaj 4 aplikacje. Aplikacja YouTube, Pogoda, Shootcast oraz Daily Motion. Zobaczcie, jak te aplikacje wyglądają. Oczywiście podobnie jak w przypadku innych tunerów DVB T2, czyli takie dość prymitywne, toporne menu. Ja osobiście nie polecam korzystania z tego typu aplikacji na urządzeniach właśnie typu tuner DVB T2, ponieważ tutaj wydajność tunerów jest zdecydowanie zbyt słaba, żeby komfortowo korzystać z tego typu właśnie aplikacji na takich boksach. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to jak widzicie, jest taka możliwość. Możemy tutaj sobie coś wyszukać i spróbować sobie odtwarzać jakieś materiały właśnie
z aplikacji YouTube. Jeszcze tutaj w ustawieniach Wam pokażę, że możemy wybrać sobie region, możemy sobie też wybrać standard TV, maksymalnie 1080p. No i spróbuję teraz sobie otworzyć jakąś aplikację na tym tunerze. Nie zawsze to się udaje, czasem po prostu wraca nam aplikacja do menu głównego. Natomiast no może teraz nam coś się tutaj uda, dość długo to wszystko trwa. No ale o, jak widzicie, udało nam się, materiał nam się teraz otwiera. Przycisk info, może troszkę spróbujmy się przesunąć dalej ten materiał. OK. No i jak widzicie, udało nam się otworzyć materiał właśnie z aplikacji YouTube na tym naszym telewizorze. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, czy to jest tutaj pełne HD, nie jestem do końca przekonany, natomiast no, jakość obrazu jest w miarę przyzwoita, jeżeli chodzi o ten materiał. Więc jeżeli ktoś, tak jak wspominałem, potrzebuje korzystać z aplikacji YouTube na tego typu tunerach, to Pink T2C jak najbardziej będzie mu to umożliwiał. Druga aplikacja, czyli pogoda. Bardzo prosta. Mamy tutaj pogodę dla wybranego miasta na poszczególne dni tygodnia. Dość przyjemna, jeżeli chodzi o grafikę, więc jeżeli potrzebujecie korzystać z pogody, no to ta aplikacja Wam się może spodobać. W ustawieniach jest też język, jednostki metryczne do wyboru. No i też pod przyciskiem tutaj zielonym możemy sobie wpisywać właśnie miasta, dla których pogodę chcemy sobie sprawdzić. Kolejna aplikacja to są radia internetowe i tutaj mamy całą listę takich stacji radiowych już domyślnie w tym tunerze zainstalowanych. I jeżeli sobie klikniemy na jakąś taką aplikację, zaraz zobaczymy sobie, czy włączymy dźwięk. No jak widzicie, takie stacje radiowe nam działają. Czyli możemy sobie bez problemu słuchać takich stacji radiowych, internetowych właśnie za pośrednictwem tego tunera. Ostatnia aplikacja Dailymotion, ona jest identyczna praktycznie jak aplikacja YouTube, więc tylko Wam pokazuję, jak ona wygląda. Tutaj żadnych różnic praktycznie nie ma. OK, tyle odnośnie tych aplikacji. Teraz mamy też zakładkę odnośnie telewizji internetowej IPTV. I tutaj do wyboru jest Stalker, Web TV oraz Xtreme. Ponieważ ja nie mam żadnych kont na żadnych takich serwerach, więc nie jestem w stanie Wam sprawdzić, czy rzeczywiście ten tuner potrafi z takimi aplikacjami dobrze współpracować. Natomiast skoro są tutaj poinstalowane, jest taka możliwość ich konfiguracji, no to myślę, że jak najbardziej powinien ten tuner się też do tego nadawać. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie ten czas startu uruchomienia się poszczególnych aplikacji materiałów wideo będzie podobny jak w przypadku właśnie aplikacji YouTube, czyli musimy się nieco uzbroić w cierpliwość, jeżeli zależy nam na działaniu tych wszystkich funkcji. OK, została nam ostatnia zakładka EPG. Ale w tej zakładce tak naprawdę mamy dostęp do tego EPG, które już widzieliśmy podczas omawiania właśnie tej funkcji. Tak więc to są wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o menu tego tunera. OK, to teraz może sobie przejdźmy do sprawdzenia, jak działa tutaj funkcja Time Shift oraz funkcja nagrywania. Zacznijmy może sobie od tej funkcji Time Shift. Przycisk play, pauza na pilocie. Zatrzymujemy materiał, który nam się w tym momencie odtwarza. I jak widzicie, jest pasek postępu, na którym widzimy czas nagrania. Ten pasek możemy też wywołać spod przycisku info. I w tym momencie widzimy, że już 14-15 sekund nagrania mamy. Możemy sobie takie nagranie odtworzyć od momentu, w którym zatrzymaliśmy i oglądać sobie go dalej. Zatrzymujemy, odtwarzamy. Zatrzymujemy, odtwarzamy dalej. Więc tutaj ta funkcja działa OK. Możemy bardzo łatwo za pomocą tutaj tych przycisków na pilocie cofnąć się na przykład do początku tego nagrania i jeszcze raz sobie go oglądnąć od samego początku. Możemy oczywiście też go nieco sobie przyspieszyć, oczywiście w ramach tego materiału, tego czasu naszego nagrania. No i OK. I jak widzicie, zostajemy przesunięci do 40 w tym przypadku sekundy, więc funkcja Time Shift jak najbardziej
Ok, teraz sprawdźmy sobie, jak działa nagrywanie w tym tunerze, czyli przycisk tutaj z czerwoną kropką. I jak widzicie, rozpoczęło nam się nagrywanie. W podglądzie mamy pasek postępu, widzimy, ile to nasze nagranie będzie trwało, 2 godziny. I mamy też tutaj procent, jeżeli chodzi o nasze nagranie. Jeżeli sobie na przykład naciśniemy drugi raz przycisk nagrywania, to pojawia nam się okno z czasem i możemy sobie w tym miejscu na przykład takie nagranie wydłużyć. Dajemy 3 godziny, OK, i jak widzicie, automatycznie nam się to wydłużyło. I jeszcze nie wychodzimy z nagrywania, sprawdzimy sobie, jak wyglądają teraz listy kanałów podczas właśnie nagrywania. I jak widzicie, jest wszystko OK, ponieważ ta lista została ograniczona w tym przypadku do tych kanałów, które możemy w tym momencie oglądać, czyli nagrywając kanał z tego multiplexu, możemy oglądać wszystkie kanały, które są na tym multiplexie nadawane, natomiast inne kanały z innych multiplexów zostały tutaj ukryte, tak żebyśmy się nie musieli tutaj przekopywać przez kilkanaście kanałów i sprawdzać, które nam będą działały. Tutaj od razu widzimy, że mamy dostępne takie kanały z listy i takie kanały oczywiście, jak widzicie, możemy sobie w tym momencie oglądać, równocześnie nagrywając materiał z wybranego przez nas kanału. I teraz przenieśmy się tym przyciskiem PVR do listy naszych nagrań. Przed chwileczką sobie właśnie zapisaliśmy to nagranie z kanału TVP2. I teraz jeżeli chodzi o nazwę tego nagrania, to zobaczcie, w tej nazwie mamy nazwę kanału oraz datę i godzinę nagrania. Niestety nie mamy tutaj żadnych informacji na przykład na temat tytułów filmów czy programów, jakie nagrywamy. Tego ten tuner z tym oprogramowaniem na chwilę obecną nam nie oferuje. No i jeżeli chodzi o pliki, są z rozszerzeniem TS. Tak więc tak się to prezentuje. Klikając OK na takim nagraniu, automatycznie odtwarza nam się tutaj to nagranie już na pełnym ekranie i też możemy tutaj w pełni nim zarządzać. OK, wiemy już, jak działa funkcja nagrywania oraz funkcja timeshift na tym tunerze. Teraz może pokażę Wam, jak wygląda jeszcze telegazeta. Niestety nie jest ona na pełnym ekranie, jak widzicie, natomiast jeżeli chodzi o obsługę polskich znaków, to nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Te polskie znaki są obsługiwane. Telegazeta w miarę czytelna, natomiast ja osobiście wolałbym, żeby już, jeżeli ma być, to żeby była na pełnym ekranie. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, możemy sobie bardzo łatwo wybierać, jak widzicie tutaj, napisy do filmów. Następnie możemy sobie też łatwo wybierać ścieżki dźwiękowe, jeżeli są nadawane dla danego kanału, więc też prosta obsługa bezpośrednio z pilota. Media, czyli szybki dostęp właśnie do tych ustawień, które Wam już pokazywałem z menu tego tunera, czyli do tych ustawień sieci, do naszych plików zapisanych, do zarządzania naszymi nagraniami, więc to wszystko pod przyciskiem media. No i tutaj, jeżeli chodzi o pozostałe funkcje na pilocie, to chyba tutaj nie ma sensu już więcej ich omawiać. Może jeszcze ten przycisk, jeżeli chodzi o portal, czyli szybki dostęp do właśnie tego portalu IPTV, tym jednym przyciskiem. I może jeszcze Wam pokażę, tutaj jest przycisk do wyboru dysku, do usuwania szybkiego dysku od instalowania pendrive'a, więc też nie musicie tego szukać w menu tunera, tylko wystarczy, że skorzystacie z tego jednego przycisku na pilocie. Ok, tyle odnośnie funkcji i działania tego tunera. Teraz sobie sprawdzimy jeszcze jego czas uruchomienia się, czyli wyłączymy teraz tuner. No i teraz weźmiemy sobie stoper. No i sprawdzimy, ile upłynie czasu od przyciśnięcia przycisku power do pojawienia się obrazu na telewizorze. Tak więc sprawdźmy. Start. Teraz nam się tuner uruchamia. No i zobaczymy, ile to nam zajmie czasu. Mamy już 10 sekund. Na razie jeszcze obrazu nie widać. Coś się nam już pojawia. No i można uznać, że jest to jakieś 19 sekund. Czyli tak wygląda czas uruchomienia się tunera Edition Pink z trybu czuwania. I to na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję tunera Edition Pink T2. Jak widzicie, tuner, jeżeli chodzi o wykonanie, bardzo ciekawy. Chyba jeden z najlepszych serii Edition, jeżeli chodzi o konstrukcję. Czytelny wyświetlacz, joystick sterujący,
wszystkie wyjścia, wejścia, dwa gniazda USB do podłączenia karty np. Wi-Fi oraz dysku zewnętrznego. Mamy też możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika pilota, który niestety nie jest w zestawie, ale możecie sobie go dokupić. Całkiem niezły pilot sterowania, co prawda bardzo duży, ale myślę, że dla osób starszych to akurat będzie zaleta. Działa całkiem przyzwoicie, przyciski podgumowane, cicho pracujące z głębokim, wyczuwalnym skokiem, z blokiem przycisków programowanych do obsługi podstawowych funkcji telewizora, czyli możemy włączyć telewizor, regulować dźwięk, zmieniać źródła sygnału, więc to jest na pewno jeden z atutów. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, tutaj bardzo zbliżone do pozostałych tunerów marki Edition. Jego atutem oczywiście są te listy kanałów, które możemy sobie wyświetlać w różnej formie, więc tutaj też myślę, że każdy znajdzie rozwiązanie, które będzie mu najbardziej odpowiadało. Również jeżeli chodzi o EPG, też dobrze zorganizowane, czytelne i również w trzech, tak naprawdę czterech nawet wersjach, więc myślę, że też każdy będzie mógł dopasować sobie to EPG do własnych potrzeb, własnych preferencji. Jeżeli chodzi o działanie tunera, jak widzieliście, tuner bez problemu wyszukuje wszystkie kanały z wszystkich multiplexów, łącznie z tym multiplexem testowym w nowym standardzie DVB T2. Działa też kanał wydarzenia 24, nie ma problemu z obsługą multiplexu 8, więc wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku. Jeżeli chodzi o czas zmiany kanałów, około 1 sekundy, więc też myślę, że na akceptowalnym poziomie. No i cóż, teraz jeżeli chodzi o te aplikacje multimedialne, no to jak widzieliście, aplikacja YouTube, jak dla mnie, dość prymitywna, natomiast udało nam się otworzyć tutaj materiały w tych wyższych rozdzielczościach, więc jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje korzystać z aplikacji YouTube właśnie za pośrednictwem takiego tunera, to będzie miał taką możliwość. No i mamy też tutaj dostęp właśnie do tych telewizji IPTV, więc jeżeli macie jakieś konta na tego typu serwerach, macie jakieś listy M3U z plikami, które chcecie sobie tutaj załadować i korzystać z takich kanałów telewizyjnych właśnie poprzez sieć internetową, to ten tuner też Wam to umożliwi. Okej, myślę, że dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą recenzję. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym tunerze, czy Wam się podoba ten tuner, czy podobają Wam się te rozwiązania marki Edition. Ja z mojej strony już się będę z Wami żegnał. Jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!